Witam na wykładzie czwartym z przedmiotu programowanie obiektowe dla drugiego semestru. Poznaliśmy już budowę klasy i podstawowe elementy, czyli pola i metody. Dzisiaj poznamy kolejne: konstruktor i destruktor. Pomówimy sobie też chwilę o przesłaniu składników klas i związanym z tym wskaźniku DIS. Zacznijmy od konstruktora. Ten temat będzie jeszcze poruszany na kolejnych wykładach. Na razie wstęp. Dla przykładu przeanalizujmy sobie zainicjalizowanie pól obiektu jakąś wartością. Do tej pory mogliśmy zrobić to w ten sposób. Spójrzmy na klasę numer. Posiada pole liczba oraz publiczne metody schowaj, która do tej liczby wstawi daną, daną otrzyma w parametrze, oraz zwracaj, która wypisze nam daną, czy zwróci nam daną na ekran, na zewnątrz i pozwoli wypisać na ekran. Tworząc obiekt tej klasy, tworzymy sobie obiekt skrytka klasy numer. Na razie ten obiekt nie zawiera żadnych danych, a właściwie jeszcze gorzej, zawiera losową liczbę, zależnie od tego, co było w pamięci operacyjnej, w której został alokowany obiekt skrytka. Więc musimy wypełnić pole liczba daną. Używamy metody schowaj z parametrem 10. Dość oczywista sytuacja, prosta, już to robiliśmy. Tyle, że potrzebujemy aż dwóch poleceń, żeby stworzyć obiekt. A logiczne jest, że tworząc nową skrytkę, od razu będziemy chcieli upewnić się, że trafi do niej właściwa liczba. Rozwiązaniem naszego problemu jest dodanie konstruktora do klasy. Tutaj mamy przykład tej klasy rozszerzonej o konstruktor. Widzimy sam konstruktor, na razie prostszy, i sposób jego użycia. No ale do tego ekranu jeszcze wrócimy. Najpierw pomówmy, czym właściwie jest ten konstruktor. Konstruktor to metoda klasy, która jest wywoływana podczas tworzenia jej instancji, czyli podczas tworzenia obiektu danej klasy. Jest wywoływana już po stworzeniu, alokowaniu w pamięci wszystkich elementów klasy, więc ma dostęp do wszystkich pól. Konstruktor zawsze nazywa się tak samo jak klasa. Przed konstruktorem nie ma żadnego typu zwracanej wartości. Konstruktor nie zwraca żadnej wartości, nawet nieokreślonego typu void. Ważne, inaczej nie zadziała. Związane z tym, skoro nie zwraca żadnej wartości, w konstruktorze nie może wystąpić instrukcja return. Przykład konstruktora. Mamy klasę. O przykładowej nazwie klasa. Posiada pole o przykładowej nazwie pole. Tworzymy sobie konstruktor, który do tego pola klasy wstawi liczbę 10. Konstruktor musi być publiczny, nazywać się tak samo jak klasa, może mieć jakieś parametry, ale nie musi. Tu mamy konstruktor, który jest stworzony jako metoda inline, czyli jest opisany wewnątrz ciała klasy. Zawiera tylko jedno polecenie. Pole staje się 10. Teraz, tworząc instancję takiej klasy, robimy to tak jak do tej pory. Konstruktor, który nie ma parametrów, traktowany jest jako konstruktor domyślny, czyli wywoływany automatycznie. Czyli sposób utworzenia obiektu klasy
nie zmieni się. Różnica tylko taka, że teraz w momencie utworzenia obiektu od razu wykonane zostaną polecenia zawarte w konstruktorze. Konstruktor może też mieć parametry. Może też przyjmować różnego rodzaju wartości, na przykład w celu zainicjalizowania pól, tak jak w przykładzie, od którego zaczęliśmy. Znowu nasza testowa klasa z jej polem pole. Tym razem konstruktor w parametrze oczekuje wartości typu integer. I tą wartość zapisuje do pola klasy. Będzie tu pewna różnica w wywołaniu naszego konstruktora. Jeżeli zostawimy wywołanie bez zmian, takie jak było w poprzednim przykładzie, otrzymamy błąd. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli konstruktor ma parametry, no to niestety musimy podać te parametry od razu na etapie tworzenia instancji klasy, gdy to właśnie wtedy jest wywoływany konstruktor. Czyli obiekt 1 to obiekt klasy klasa, ale tworząc go od razu wywołujemy konstruktora i w nawiasach podajemy parametr. Czyli na przykład obiekt 1 z parametrem 101. Ten parametr trafi do konstruktora i przez niego zostanie wpisany do pola. Zainicjalizujemy nasze. Możemy cofnąć się do naszego przykładu. To właśnie dokładnie tak działa. Klasa numer, przechowująca jakąś liczbę, posiada konstruktor, który otrzymuje parametrze, oczekuje w parametrze wartości x i tego x-a tą wartość wstawia do pola liczba. Wywołując nasz konstruktor, musimy pamiętać o nawiasie i parametrze. Do pary z konstruktorem występuje druga metoda specjalna o nazwie destruktor. Jest to metoda wywoływana, gdy obiekt klasy jest usuwany z pamięci. Destruktor też nazywa się tak samo jak klasa, z tym, że poprzedzony jest znakiem wężyk. Podobnie jak konstruktor, nie zwraca żadnego typu. Kiedy wywoływany jest destruktor? Destruktor wywoływany jest, tak jak już przed chwilą mówiłem, w momencie usuwania z pamięci obiektu. Nie klasy jako całości, tylko dla każdej stworzonej instancji klasy. Wywołany przy tworzeniu będzie jej konstruktor, a przy usuwaniu destruktor. W tym wypadku, w tym przykładzie, mamy destruktor numer, ta sama nazwa co klasa, poprzedzony wężykiem. Destruktor nie ma parametrów. Destruktor nie może mieć parametrów, gdyż destruktora nie wywołujemy jawnie i nie byłoby możliwości podania mu tych parametrów. W naszym przypadku klasa z nami się pożegna, wypisze tekst, no to pa. Kiedy ten tekst się pojawi? Pojawi się w momencie, gdy zamykany będzie program. W ostatniej chwili przed jego zamknięciem pojawi się komunikat notopa. Dlaczego tak? Nasz obiekt skrytka klasy numer stworzony jest statycznie wewnątrz funkcji main. Istnieje więc od chwili utworzenia do chwili zamknięcia bloku, w którym został stworzony, czyli do chwili zamknięcia funkcji main, czyli całego programu. Oczywiście jest to najprostsza sytuacja. Obiekty możemy tworzyć wewnątrz innych funkcji, obiekty możemy tworzyć dynamicznie, ale przy kolejnych przykładach przeanalizujemy sobie, w jakich sytuacjach, kiedy wywoływany zostaje
destruktor funkcji. W skrócie, w przypadku obiektów utworzonych dynamicznie za pomocą operatora new, sami musimy usunąć z pamięci obiekt przy pomocy funkcji operatora delete i w tym momencie wywołany zostanie destruktor tego obiektu. Więc panujemy nad tym, kiedy ten destruktor zostanie wykonany przy obiektach stworzonych dynamicznie. Przy obiektach stworzonych statycznie, w momencie zamknięcia bloku, w którym został stworzony obiekt, funkcji głównej main albo którejś z innych funkcji programu. Do kwestii konstruktorów i destruktorów jeszcze wrócimy. Na razie tylko liznęliśmy ten temat. Następnym zagadnieniem na dzisiejszym wykładzie jest przesłanianie elementów klas i wskaźnik dis. Przesłanianie zmiennych jest zagadnieniem, z którym już mieliście Państwo do czynienia na podstawach programowania. Nie jest to nic specjalnie skomplikowanego. Zmienna zadeklarowana wewnątrz jakiejś na przykład funkcji albo będąca parametrem tej funkcji może przesłonić zmienną globalną, jeżeli będzie się powtarzała jej nazwa. Podobny mechanizm działa wewnątrz klas. Pola klasy możemy w pewnym stopniu utożsamić ze zmiennymi globalnymi. Funkcje to w klasie metody. Więc jeżeli wewnątrz, jeżeli mamy pole w naszej klasie pole x, ale w innym momencie zdefiniujemy sobie zmienną o tej nazwie, to możemy przesłonić naszego x-a, naszej klasy. W tym przykładzie mamy pokazane rozróżnienie między zmienną a polem klasy, zmienną programu. Mamy pole klasy x wewnątrz klasy o nazwie klasa i mamy zmienną globalną programu o nazwie x. W tym przypadku rozróżnienie ich i wykorzystanie obu jest bardzo łatwe. Jeżeli wpiszemy x staje się 10 w funkcji main, odwołujemy się do tego x-a, do zmiennej globalnej. A jeżeli chcemy sięgnąć do x-a wewnątrz klasy, czy wewnątrz obiektu danej klasy, ob1 to jest obiekt naszej klasy klasa, to musimy podać najpierw nazwę obiektu, operator dostępu oraz nazwę pola. Rozróżnienie tu jest oczywiste. Gorzej, jeżeli przesłanianie następuje wewnątrz samej klasy. Przyjrzyjmy się klasie. Znowu klasa posiada prywatne pole x oraz posiada metodę o nazwie m, publiczną, która ma otrzymać w parametrze x-a i zapisać do tego pola. No, pojawił się problem. Jak to zrobić? Bo wewnątrz metody x otrzymany w parametrze przesłonił pole klasy o tej samej nazwie. Jak sięgnąć z wewnątrz metody do pola klasy, jeżeli zostało ono przesłonięte? Problem występuje bardzo często, więc warto to zapamiętać. Do tego służy nam wskaźnik dis. Wskaźnik dis jest to wskaźnik na obiekt klasy, w której się znajdujemy. K
każdy obiekt klasy, który utworzymy, zapamięta swój własny adres i będzie go przechowywał w postaci wskaźnika właśnie this. Więc odwołanie się w ten sposób. Klasa, wskaźnik do klasy, strzałka. Uwaga, strzałka, nie kropka, bo to wskaźnik. I nazwa pola. W ten sposób this strzałka x odnosi się do tego x. Samo x odnosi się do tego. Tu przykład na górze pokazuje, że możemy nawet ten adres klasy wypisać na ekranie. Tak? Możemy mieć klasę, która się przedstawi. Oczywiście pamiętajmy, że this obowiązuje tylko wewnątrz obiektu klasy. Nigdy nie możemy do niego sięgnąć z poziomu programu głównego. Jak tutaj mamy wykorzystanie wskaźnika this. Pojawia się w tym przykładzie jeszcze jeden operator. W sumie znany operator, operator przestrzeni nazw, podwójny dwukropek. W tym wypadku chcemy z wewnątrz klasy sięgnąć do przesłoniętej zmiennej globalnej. Mamy globalną zmienną programu x. Przepraszam, tutaj. Globalna zmienna programu x oraz pole klasy o tej samej nazwie. Jeżeli jesteśmy wewnątrz klasy, no to mamy swobodny dostęp do pola klasy. Tak? Jesteśmy wewnątrz klasy, metoda test, tak? Mamy dostęp do pola klasy poprzez wskaźnik this, jeżeli zostało przysłonięte, albo bezpośredni, jeżeli przysłonięte nie zostało. A jeżeli chcemy sięgnąć do zmiennej globalnej programu? Przed nazwą zmiennej możemy użyć operator przestrzeni nazw. Oznacza to, że sięgamy bezpośrednio do nadrzędnej przestrzeni nazw, czyli do całego programu. No, ten przykład może wydawać się nieco zawikłany, ale w trakcie pisania programów często używamy wskaźnika this, operatora przestrzeni nazw znacznie rzadziej. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o tą część wykładu. Zapraszam do zapoznania się z materiałami do laboratoriów, które zamieszczam na mojej stronie. Do widzenia Państwu.